Witam serdecznie. Jestem tutaj z bardzo ciekawymi osobami. Są to twórcy fantastycznego programu oddechowego dla dzieci i edukatorów oddechu, który nazywa się Program Akademii Oddechu. I myślę, że najlepiej zrobię, jeśli po prostu pozwolę Wam przedstawić i ten program, i siebie oczywiście jako twórców. Może zaczniemy od Kasi i Natalii? Tak, więc my jesteśmy założycielkami Fundacji Słuchaj Siebie. Natalia jest prezesem fundacji. Słuchaj Siebie. To tak formalnie. Więc założyłyśmy fundację, która właśnie ma działać na rzecz oddechu, zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci, ale też i dorosłych, młodzieży. No i też przyłączamy innych ludzi, którzy pasjonują się oddechem i nas wspierają cały czas. Więc oprócz tego, że fundacja, to Maciej i Matylda, którzy są współautorami, współtwórcami programu Akademii Oddechu. Także Maciej Szyszka, Matylda Nowak. Właściwie chyba Kasia już wszystko powiedziała. To, co było dla nas cenne, to Matylda, właściwie z Matyldą znamy się od liceum, natomiast Matylda skonstruowała takie urządzenie oddechowe dla dzieci na potrzeby swojej pracy doktoranckiej. Aktualnie już jest po obronie, obroniła ją z wyróżnieniem. I to był taki moment, kiedy my z Kasią zaczęłyśmy sobie zadawać pytania o ten oddech fizjologiczny. Później dołączył do nas Maciej, dał tutaj bardzo dużo wsparcia i wyszłyśmy trochę z tego oddechu dynamicznego, który jest bardzo ważny dla logopedów, czyli oddechu dla fonacji do oddechu fizjologicznego jako pierwszego etapu bazy. Rozumiem. Jeszcze może tylko Matyldo, pozwolę tutaj Tobie zająć głos. Jasne. Tak, ja współpracuję z fundacją, jestem projektantką wzornictwa. Tak na co dzień pracuję na Akademii Sztuk Pięknych, zajmuję się między innymi ergonomią. I jakby tutaj staram się wesprzeć dziewczyny, jeżeli chodzi o takie działania właśnie produktowe, które będą sprzyjały dzieciom, ponieważ no, nasze nawyki między innymi kształtuje też nasze otoczenie i w tej chwili coraz mniej sprzyjające tak naprawdę i jakby tutaj moją misją jest to, żeby po prostu krzewić takie rozwiązania, które są sprzyjające rozwojowi, a nie właśnie cofające. Także jakby w tym obszarze, no i troszeczkę w tej sferze graficznej tutaj dziewczynom do tej pory też coś tam pomagałam. Troszkę nieśmiało się przedstawiłaś, ale grafiki Matyldy są naprawdę piękne. Tak. Grafiki do całego tego programu. Ale no i jeszcze... Też ważne, żeby dodać, że Matylda jest też technikiem dentystycznym, tak? Więc tutaj w kontekście oddechu ma to również dla nas bardzo duże znaczenie. Tak, stąd to zainteresowanie właśnie takie tym obszarem. Fantastycznie. I jeszcze Maciej. Witam serdecznie. Ja jestem z zawodu fizjoterapeutą, a tutaj udzielam wsparcia stricte odnośnie może technik oddechowych i takiego wsparcia merytorycznego. Może tak będzie najprościej to ująć. Czyli generalnie zaplecze specjalistów, którzy stworzyli fantastyczny program wspierający oddech u dzieci. Przeprowadziłyście już pilotażowy program w szkołach. Czy mogłybyście o tym opowiedzieć? Myślę, że ważne też, żeby dodać jeszcze, że mamy tutaj wsparcie naszej cudownej Miry Rządzkiej, tak? Która jest taką matką jak gdyby tego oddechu w logopedii, ale również mam też wsparcie doktora Agnieszki Janiak, tak? I oni się, jakby doktor Agnieszka Janiak głównie się opiekuje tym naukowo i to, co było naszym celem, to i przeprowadzenie badań, czyli zastanowienie się, czy faktycznie jest taka potrzeba pracy, następnie wdrożenie tego programu, ale później jakby zastanowienie się nad tym, czy ten program nie miał takiej chwilowości, to znaczy, czy w momencie, kiedy już jakby opadnie ta fascynacja, nadal zostanie w ludziach potrzeba jakby drążenia tego oddechu, tak? I to był zdecydowanie taki pierwszy punkt, który kazała nam zrealizować nasza opiekunka naukowa, mówiąc wprost, ja nie wejdę w projekt, jeśli my nie będziemy mieć przełożenia na społeczeństwo. No i chyba nam się to udało. Tak, bo całe szczęście, mamy bardzo dobry wydźwięk po programie i cały czas spływają do nas zgłoszenia do tego, żeby gdzieś do tego programu przystąpić i być. I
to jest dla nas no, chyba największy wskaźnik tego, że chyba program się przyjął w placówkach, bo jeżeli logopedzi, nauczyciele zgłaszają się do nas sami, że chcieliby wziąć w tym udział, no to znaczy, że program ma sens i jest potrzebny. My zresztą też po badaniach, które przeprowadziłyśmy w trakcie trwania tego programu pilotażowego, dlatego że w trakcie programu były diagnozy do wykonania przez nauczycieli, już wiedziałyśmy wtedy, że blisko połowa dzieci oddycha nieprawidłowo. A teraz patrząc na to, co się dzieje, czyli COVID, tak, smog, więc widać, że to jest bardzo potrzebne. Badamy dwa obszary, zdrowie fizyczne i zdrowie psychiczne, tak? Czyli z jednej strony patrzymy sobie, jak ten oddech wpływa nam na to zdrowie jakby fizyczne, ale no niestety mamy czasy, jakie czasy, szczególnie czasy COVID-u, nie sprzyjają nam zdrowiu psychicznemu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, te konsultacje z Maciejem i z Matyldą uświadomiły nam też, ile mamy bałaganu w logopedii, tak? Bo ten temat oddechu, on był gdzieś nam zawsze bliski. Natomiast mówię, to był głównie oddech dynamiczny i czy my chcemy mówić, czy on jest pozytywny, czy negatywny? No oczywiście, że jest negatywny. Natomiast generalnie z punktu logopedycznego my będziemy zachęcać dzieci do jak największej, jak gdyby, jak największego używania słów, jak gdyby, bo dzieci w ten sposób poznają świat, uczą się, jak werbalizować swoje stany. Więc z punktu logopedycznego my musimy ich zachęcać do tego mówienia. Natomiast wiadomo, że im więcej mówimy, tym mamy jakby bardziej niekorzystne wzorce. Natomiast nikt nam w zasadzie w tej logopedii nie mówił poza dr Mirą Rządzką o tym oddechu fizjologicznym, tak? Więc to był ten pierwszy moment, kiedy tak naprawdę Maciej pojawił się u nas w gabinecie i powiedział: chwila, dziewczyny, okej, możecie sobie mówić i mówić o przeponie odnośnie tego oddechu dynamicznego, natomiast może zastanowicie się, co powinno być wcześniej. I w zasadzie chyba jesteśmy jako pierwsze, zaczęłyśmy podważać wszystkie ćwiczenia logopedy, może nie wszystkie, tak? Nie chcę też tego słowa użyć, ale większość ćwiczeń ku dużemu zaskoczeniu odbiorców naszych szkoleń, bo zaczęłyśmy zadawać pytanie, po co wykonywać bezsensowne ćwiczenia dmuchania na piórka, pompony i inne rzeczy, tak? Bo my te wszystkie ćwiczenia wykonywaliśmy ustami. I tak naprawdę jak te ćwiczenia przeanalizowałyśmy sobie od podstaw, to jest świetna zabawa, ale nic nam nie poprawia, ani toru oddechowego, ani nie wzmacnia nam przepony. W zasadzie to jest zabawa dla czystej zabawy. I to była ja. Tak, też robiłyśmy to samo na początku. Na samym początku my z taką wiedzą, my miałyśmy troszkę inną łatwość, bo jesteśmy po szkole teatralnej, tak? Więc my się uczyłyśmy z Kasią, jak te przepony jakby troszeczkę inaczej wzmacniać. Natomiast bądź co bądź, z dziećmi pracowałyśmy w ten sposób, że kazałyśmy na dmuchajkach, na pomponach. W zasadzie tam nie ma nic, jak gdyby nawet jeżeli uruchomimy tą przeponę i dziecko dmuchnie nam na ten pompon, to tak naprawdę jest tyle tych elementów zabawy, że żeby ono się skupiło nad sensem tego ćwiczenia, to jest w zasadzie nierealne, niemożliwe do osiągnięcia zupełnie, nie tędy tak, droga. To jest tak naprawdę coś, co też się jakby w momencie, kiedy ja badałam, tworząc jakieś to swoje urządzenie doktorskie, badałam po prostu, jakie są produkty logopedyczne na rynku, jak się z nich korzysta. Wtedy dziewczyny mi też właśnie tutaj podpowiedziały. To okazało się, że właściwie nie ma też na przykład takich stałych parametrów, dzięki którym na przykład logopeda mógłby obserwować postępy, czy chociażby właśnie tą wydajność, więc jest bardzo duża czasami zmienność, którą jakby chcemy motywować dziecko, ale z drugiej strony to, że się cały czas zmienia to narzędzie, to, że te narzędzia są takie, no właściwie takimi zabawkami tylko, to trudno jest obserwować po prostu, wyciągnąć takie wnioski, które jakoś w terapii mogłyby być pomocne. I tak jak dziewczyny wspomniały, celowość tych ćwiczeń, to jest niesamowicie istotne. Więc aktualnie w gabinecie, tak mówiąc szczerze, to wykorzystujemy trzy typy urządzeń. Jedno urządzenie to jest urządzenie Matyldy, natomiast ono nie jest jeszcze dostępne. Zachęcamy tutaj do kontaktu z Matyldą, bo Matylda jest, mówię, świeżo upieczoną jak gdyby osobą z doktoratem, więc chętnie nawiążę współpracę, żeby to urządzenie wyszło na szerszą skalę. Drugie urządzenie to jest urządzenie Macieja, urządzenie oporowe, wykorzystujemy je w kontekście osób dorosłych, a trzecie urządzenie to jest Luxbox, tak? Jeżeli mamy już w kontekście jak gdyby urządzeń. I to są zdecydowanie trzy urządzenia, które podnoszą nam
bardzo jakość pracy, tak? Natomiast one w dużym stopniu wspierają nam, jeżeli chodzi o urządzenie Matyldy czy o LuxVox, wspierają nam ten oddech jak gdyby dynamiczny, czyli ten oddech do fonacji. Natomiast jeśli chodzi czysto o fizjologię, to musimy zrobić to krok po kroku, ale obudować to w bardzo ciekawą formę pracy dla dzieci, to znaczy zmotywować ich do tej pracy, tak? To jest również to, co Matylda badała na potrzeby swojej pracy doktoranckiej, jak zmotywować dziecko do pracy, to znaczy, żeby ono wyszło z gabinetu i czuło potrzebę wdrażania tego prawidłowego oddechu fizjologicznego. Szczerze mówiąc, okazało się, że to wcale nie jest takie trudne, tak? Oczywiście są pewne takie aspekty, jak nie wiem, wzmocnienie mięśnia okrężnego ust i tak dalej, i do tego potrzebujemy czasu. Natomiast my mamy jako dziecko świadomego człowieka, tylko musimy do niego dopasować odpowiednio język i pokazać mu skutki nieprawidłowego oddechu. Więc jeżeli my pokazujemy chociażby wasze zdjęcie z książki Butejkowskiej, no to mówiąc wprost, dzieci są tak przerażone i one nie chcą mieć jak gdyby takiej brzydkiej twarzy. Tak? Więc już jest ten jak gdyby aspekt motywacyjny. Dodajemy do tego, nie wiem, kim byś chciał być w przyszłości, jaki zawód wykonywać. No, żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy, więc każdy chce być aktorem i piosenkarzem. Więc dzieciaki bardzo chętnie w to wchodzą, tak? Więc nie mamy tutaj takich większych problemów. Natomiast faktycznie, jeżeli musimy chociażby, nie wiem, wzmocnić te mięśnie okrężne ust, czy popracować z przeponą, to tutaj jest duży wkład rodziców i zachęcenie ich do tego. Ja tylko jeszcze chciałam dodać tam do tego, co Natalia mówiła, że faktycznie te ćwiczenia, które tworzymy, to oprócz tego, że dostosowujemy je do dzieci i do tego, że w ogóle najpierw tworzymy całą podstawę, jeżeli chodzi o rozmowę z dzieckiem, dlatego że my staramy się najpierw porozmawiać i wybadać te potrzeby dziecka, też mówiąc o tym, jak oni doświadczają szkoły, dnia codziennego, jak na nich wpływa to otoczenie, w którym przebywają większość dnia, no bo to dzieci nie spędzają czasu w swoim naturalnym środowisku domowym, cudownym, bezpiecznym, ale w większości są to szkoła, przedszkole, no a jeżeli było nauczanie zdalne, to przed laptopem i no dzieci mówiły nam, zawsze Natalia mówi, dzieci mówią wprost, że są zmęczone. Ja nawet ostatnio mam dziewczynkę na zajęciach, która ma odgniecione plecy i ma siniaki na plecach od krzeseł w szkole i mówi mi, nie mogę wykonać jakiegoś ćwiczenia, ponieważ bolą mnie plecy, nie mogę się położyć na tych plecach, bolą mnie plecy, czuję dyskomfort. I najpierw jest ta rozmowa, a później są te nasze ćwiczenia, które faktycznie chcemy, żeby zainteresowały dziecko, a dzięki temu, że właśnie mamy łatwość teatralnych rzeczy, to łączymy działania teatralne razem z fizjologią. I myślę, że to jest to, co wyróżnia naszą pracę z dziećmi, bo dzięki temu możemy ich wciągnąć w te magiczne światy, w te światy, które są no, takie niecodzienne, magiczne, cudowne dla dzieci i one wtedy z chęcią są zaangażowane w takie zajęcia i nawet nie wiedzą, kiedy to się dzieje, że nagle ćwiczą i jest jakiś efekt. Poza tym te rozmowy też dają nam dużo, bo możemy zobaczyć, co dzieci przeżywają tak naprawdę wewnętrznie i że to jest potrzebne, że my nie pytamy się dzieci, znaczy no my pytamy, tak, ale nauczyciele nie pytają dzieci, jak czują się twoje nogi i czy jesteś okej z tym, co się teraz dzieje. A dzieci to są mali dorośli, więc tak naprawdę też mają prawo głosu i musimy im go dać. Może ten świat magiczny taki pokazujemy trochę pod fizjologię, żeby zachęcić dzieci i zmotywować, natomiast jeśli chodzi o to zdrowie psychiczne, to sprowadzamy ich mocno do bycia tu i teraz i do werbalizacji, tak? Może nie werbalizacji, ale również do regulacji tej emocjonalnej. I przede wszystkim uświadamiamy nauczycielom, że nie trzeba dużo, ale trzeba systematycznie, tak? I ten jakby czasowo proces, on też nie jest jak gdyby taki bardzo długi, bo tak naprawdę ja medytację poznałam, nie wiem, czy Kasia też, ale
No poprzez Maćka, tak? Więc to nie jest, że tak powiem, też taki długi okres, ale to jest okres 2 lat codziennego siadania i sprawdzania. Dużo pytań, dużo odpowiedzi, dużo szukania w sobie rzeczy. I takim naszym zaskoczeniem było, że jest ta otwartość do tej medytacji, bo jak 2 lata temu czy 3 lata temu jeszcze przed COVID-em starałyśmy się wdrożyć nasz program, no to niestety ta medytacja, ta uważność była bardzo mocno podciągana pod religię. W szkole się tego, mówiąc wprost, dbały, tak? A tu się okazało po tym pilotażu, że jednak jest duża otwartość i chęć wprowadzania uważności i medytacji w przedszkolach, przy czym my zawsze jakby pokazujemy wyniki badań, to znaczy mówimy jakby, że ten gabinet nie jest obszarem rozmów duchowych, tak? Więc u nas w zasadzie w gabinecie nie znajdziesz tych rozmów, jeżeli chodzi o religię czy jakiś taki światopogląd, natomiast twarde dowody naukowe, tak? Jeśli to widzi rodzic, to widzi też sens jak gdyby bycia tu i teraz i uczenia tej medytacji dzieci i również nauczyciele. Ja myślę, że medytacji. O, dobra, Matylda. Nie, ja chciałam tak powiedzieć, bo myślę, że też ważne, żebyście powiedziały właśnie o tym waszym pilotażu, że tam postawiłyście taką tezę, właśnie dzieci są uważne z natury. Uważne. Tak, i też faktycznie gdzieś w tych badaniach to wam się potwierdzało. Tak. Zadałyśmy sobie pytanie, czy dziecko z natury ma spokojny umysł i czy system edukacji nie wymusza tej zmiany, to znaczy, czy jakby edukacja nie uczy jedynie myślenia, zapominając jak gdyby o roli odpoczynku, tak? I to wyszło nam zdecydowanie, również my podłączamy dzieci pod EEG i to, co dla nas ma tą wartość wewnętrzną, to jest z jednej strony te twarde dowody, czyli badania, co nam pokazuje EEG, ale również to, co nam dzieci komunikują wprost, to znaczy EEG nam szaleje, a dzieciaki nam mówią wprost, że są zmęczone, że bolą ich uszy, że bolą ich ręce, że bolą ich plecy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest przerażające, bo z jednej strony mamy ten świat COVID-u, który nam tego wszystkiego nie ułatwia, a z drugiej strony w zasadzie dzieciaki komunikują nam wprost, czego potrzebują, tak? Tylko my tego nie słyszymy, więc możemy zwalać to na świat, że jest trudno, bo jest COVID. Natomiast ten proces zaczął się dużo, dużo wcześniej, tak? Więc my mamy nadzieję, nie wiemy, czy tak będzie, bo dostałyśmy jakąś tam propozycję włączenia programu pod szpital psychiatryczny. Z jednej strony no, cieszymy się, z drugiej strony jesteśmy pewni chyba obaw i dużej odpowiedzialności, tak? Natomiast ja myślę, my nie chcemy jakby pokazać tego oddechu, że ten oddech jest receptą na wszystko, natomiast na pewno jest jakby takim narzędziem terapeutycznym, który daje przestrzeń dziecku, tak? Do rozmów i do pracy nad sobą. Szczególnie, że my chcemy nauczyć dzieci odpoczynku. Chcemy pokazać im, w jaki sposób mogą odpocząć, nawet w takiej codzienności szkolnej. One nie muszą wrócić do domu po to, żeby się położyć i wtedy odpocząć, tylko żeby potrafiły znaleźć ten odpoczynek nawet w tej codzienności szkolnej. I to jest dla nas też taki cel, który sobie stawiamy. To zrealizowane. Też bardzo ważne, bo my miałyśmy taki moment, jakby nie chcę powiedzieć, że popadłyśmy w gadżety, tak? Ale my mamy komfort pracy w bardzo fajnej szkole, to znaczy ta szkoła jest wyposażona w poduszki do medytacji i inne rzeczy, tak? I fajne jest to, że mamy nad sobą jakiegoś opiekuna naukowego, który jest trochę bardziej obiektywny, tak? I powiedział w tym momencie, dziewczyny, zatrzymajcie się, tak? Ten program nie ma iść po to w jakieś dodatkowe gadżety, tylko ma stworzyć jak gdyby takie narzędzie, że dziecko wróci do domu, zarzuci sobie kocem 2 krzesła i będzie w stanie odnaleźć się w tej przestrzeni. Natomiast to, co jest ważne, czyli to, że Matylda tworzy nam takie przestrzenie relaksacyjne też pod szkołę, to jest bardzo dobre, bo to jest przestrzeń publiczna i my chcemy pokazać, że wystarczy mały kącik po to, żeby odejść na chwilę z tym dzieckiem i zaproponować mu chociażby nie karę, czyli karne krzesełka, które jeszcze funkcjonują w systemie edukacji, a mówiąc wprost, jak gdyby medytacje czy inne ćwiczenia, jak gdyby oddechowe, relaksacyjne, w zależności od potrzeb. Tak, tutaj próbujemy się podjąć bardzo trudnego zadania, to znaczy właśnie, żeby uczynić realnym, żeby w każdej placówce było możliwe stworzenie takiego miejsca, gdzie dziecko może się oswoić ze swoimi emocjami, gdzie może zapanować nad tymi emocjami, ale właśnie jak Natalia powiedziała, nie przez jakieś gadżety i takie rzeczy, które wymagają dużych inwestycji czy po prostu miejsca, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszystkie placówki miałyby taką możliwość, natomiast właśnie poprzez oddech, który jest takim narzędziem, no
dostępnym, prawda? I tak naprawdę wystarczy odrobinkę może izolacji, może takiego miejsca właśnie wyciszenia czy skupienia uwagi, takiej uruchomienia tej uważności, żeby te dzieci mogły miały wgląd w swoje emocje i nauczyły się właśnie na bieżąco radzić z tymi emocjami w miejscu, gdzie one występują, czyli nie gdzie, kiedy te emocje już mogą rodzić jakieś tam w dzieciach traumy i silne przeżycia, ale w miejscu, gdzie po prostu na bieżąco mogą szybko po prostu sobie z nimi poradzić i zrozumieć, że to jest normalne i właśnie tym narzędziem jest tutaj oddech. Dla mnie pierwszy taki sygnał jeszcze, myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć, w związku z tym, że my pracowałyśmy tym oddechem dynamicznym na szkoleniu, miałyśmy zaproszenie do naszych byłych wykładowców, moich byłych wykładowców z dziennikarstwa i byłyśmy świeżo po warsztatach Macieja w Przesiece i to był ten pierwszy moment, kiedy my wprowadziłyśmy element komunikacji intrapersonalnej, zanim wypowiesz pierwsze słowo, tak? I szczerze mówiąc, to był też taki... No taki trochę trudny i ryzykowny moment, tak, stanięcia przed byłymi wykładowcami i zaczęcia mówić o jakiejś medytacji, o komunikacji wewnętrznej, o oddechu. Natomiast generalnie odbiór był taki, że faktycznie miałyśmy wsuniętą wtedy karteczkę do tylnej kieszeni z zaproszeniem na konsultację przyszłej pracy doktoranckiej, więc to był chyba też taki pierwszy sygnał, że w zasadzie to jest dobry kierunek, chociaż trochę szalony na tamte czasy kierunek. Tak, ale było to potrzebne. Tak. Więc jak to się mówi, potrzeba matką wynalazców. No i tak się później potoczyło, że ukierunkowałyśmy się mocno na potrzeby dzieci, ale też jak widać dorośli również są w potrzebie i my jako twórcy Akademii Oddechu, Wdech, Wydech, Odpocznij, bo tak się w pełni nazywa program, też chcemy w przyszłości wciągnąć dorosłych, kobiety w ciąży, zadbać o nie już wcześniej, o te nowonarodzone dzieci, o seniorów, także wszystko gdzieś przewidujemy, bo widzimy, że te różne grupy potrzebują tego wsparcia i myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby o wszystkich zadbać. Ale nie takiej dalekiej, bo niebawem wchodzimy do Akademii Muzycznej i tam będziemy działać z osobami dorosłymi, także jakby wdrażając tutaj metodę po części być może Butejko, bo to, co też jest ważne, tak, my wykorzystujemy również wasze ćwiczenia, tak, w całym tym programie dla dzieci i tak naprawdę poniekąd zainteresowanie tym oddechem fizjologicznym było dzięki metodzie Butejko, tak, bo gdzieś tam kiedyś wyświetliło mi się zdjęcie Macieja zaplastrowanego i tak pomyślałam o oddech i plaster, co to takiego, więc w zasadzie pierwsze te kroki do Butejko to faktycznie pokazywał mi bardzo długo Maciej, ale ostatecznie też jakby ukończyłam wasz kurs, i samo dotarcie tak naprawdę do wielu badań naukowych, tak? Czyli pokazanie, jak gdyby dajecie bardzo taką pigułkę badań naukowych, do których bardzo ciężko byłoby mi dotrzeć, gdybym to sama szukała, tak? Więc zdecydowanie to było duże ułatwienie i tak krok po kroku zaczęliśmy sobie to jakoś wdrażać, nie? I wam butejkowa planeta w naszym programie stała się cudowną butejkową planetą, tak, gdzie wdrażamy oprócz technik oddechowych cudowne widoczki dla dzieci. Cudowne, ale też ćwiczenia szczególnie interesujące dla nauczycieli, to znaczy jak odetkać nos bez chusteczek, tak, to zdecydowanie było coś fascynującego dla nauczycieli i w zasadzie te pytania takie do nas, co wracają, bo też jakby nauczyciele i specjaliści są przyzwyczajeni do pracy takiej dosłownej, tak? Więc my odczytujemy Natalia, jak często wiadomości, Natalia, co my mamy robić, jak w zasadzie te dzieciaki mają zatkane nosy, tak? Więc jak my mamy po kolei te ćwiczenia jakby wprowadzać? Więc my cały czas mówimy, że program to jest baza, ale tak naprawdę w którą stronę się ukierunkujesz, to jest jak gdyby już twoje zadanie. Jeśli dziecko ma dzisiaj zatkany nos, a nie wynika to, że tak powiem, z lekkiego kataru, tylko mówiąc wprost, ma silną infekcję, no to zajmij się czymś innym. Wprowadź relaksacyjne ćwiczenie oddechowe. Zawsze coś możemy poprawić i na każdej naszej terapii logopedycznej ten oddech stanowi około 30-40% pracy. Fajnie, że Natalia też powiedziała o tym zatkanym nosie, bo o tym też wspominamy w naszym programie, żeby ćwiczyć wydmuchiwanie nosa, kiedy tej infekcji nie ma, wtedy, kiedy dziecko czuje komfort. I to też jest zabawne, że próbowałyśmy dotrzeć do tych metod, jak to ćwiczyć i co jest dobre, a co złe, no też na początku tworzenia tego programu, więc dużo musiałyśmy rzeczy sprawdzić, a teraz wiemy, że
Faktycznie to wydmuchiwanie nosa to też nie jest taka prosta sprawa i niektóre rzeczy są kluczowe, żeby to ćwiczyć i w naszym programie też ten problem poruszamy. I używacie do tego jeszcze dosyć zabawnych określeń. Tak, wiesz co, to są określenia, które padają od, jak gdyby od dzieci, tak? Bo moje dziecko też miało nieprawidłowy nawyk oddychania i w zasadzie zaczęło się od tego, że ja mu dałam po prostu kartkę papieru, tak? I napisałam, jak gdyby, nie napisałam, tylko poprosiłam go o to, żeby on narysował nos i te skojarzenia, które jak gdyby przychodzą mu z nosem, więc padały gluty, różne dziwne słowa, które jak gdyby dzieciaki mówiąc wprost używają, tak? Więc nie trzeba było dużo, po prostu narysował ten obrazek tak, jak chciał, z zielonymi glutami i tak dalej, przykleił sobie, że tak powiem, w pokoju i to była zwykła forma przypominacza naszego. Czyli po prostu używacie języka skierowanego do dzieci, odnajdując ogromną potrzebę wśród nich i jednocześnie to wszystko jest zapakowane w bardzo atrakcyjny, graficzny przekaz i poparte badaniami naukowymi. Generalnie, jak to tak sobie teraz przedstawiamy, to wszyscy powinni być bardzo zainteresowani udziałem w tym programie. Więc cieszę się bardzo, że to idzie teraz jakby do coraz szerszych kręgów. Ale jak rodzice i nauczyciele, jeszcze jeśli możecie się podzielić, zauważali jakby efekty tego programu i zmiany u dzieci, kiedy on się odbywał? Znaczy my miałyśmy bardzo dobry wydźwięk, jeżeli chodzi o podsumowanie całego programu, bo ponad 99% nauczycieli chciałoby kontynuować to w swojej placówce. Ten 1% to byli ci nauczyciele, którzy powiedzieli, że nie mają możliwości, ponieważ dzieci odchodzą dalej, czyli albo do wyższej klasy szkoły podstawowej, albo kończą przedszkole i idą do szkoły podstawowej, więc nie byli w stanie. Natomiast nauczyciele dalej chcieli kontynuować ten program, więc wszystkie badania, które zrobiłyśmy po zakończeniu programu, wskazywały na tym, że jest ta sensowność i mało tego, nauczyciele już po pierwszych badaniach komunikowali, że faktycznie zauważyli, że program będzie konieczny, bo już na samym wstępie było widać, że jest blisko połowa dzieci, która oddycha nieprawidłowo. To były takie ze względu na nauczycieli, a rodzice. Tak, i specjalistów. A rodzice to jest właśnie druga grupa, która też miała do wypełnienia diagnozy dzieci. I tu dziwne wyniki wyszły nam, gdzie dziwne. Dla nas na początku może i zaskakujące, dlatego że ja może gdzieś w głowie, nie wiem jak Natalia, ale ja tak zakładałam, że wyjdą bardzo porównywalne do tego, co wskażą nam nauczyciele. Natomiast rodzic, odpowiadając na pytanie, czy twoje dziecko ma zamkniętą buzię w ciągu dnia, odpowiadał tak. Natomiast później to, co odpowiadał nauczyciel, wychodziło zupełnie inne. Chodzi o to, że jest duża nieświadomość wśród rodziców. Rodzic nie widzi tego, że to dziecko ma otwartą buzię wtedy właśnie, kiedy na przykład ogląda telewizję, odrabia lekcje, czymś się zajmie, nie zauważa tego. Poza tym później podczas snu, i to było dla nas bardzo ważne, żeby ten rodzic zobaczył, co się dzieje w trakcie snu u tego dziecka. I też te odpowiedzi były bardzo różne. Natomiast później po nitce do kłębka dochodzimy do wniosku, że nauczyciel i specjalista potrafi wskazać ten problem, dlatego że my przeprowadziłyśmy webinar, w którym mówiłyśmy o tych dysfunkcjach oddechowych, gdzie pokazałyśmy, w jaki sposób to sprawdzać. Rodzic natomiast nie miał takiej wiedzy i dalej jest to takie pole gdzieś pozostawione samo sobie, że rodzic dalej nie wie, jak to wyłapać wcześniej. A tak naprawdę, gdyby rodzic miał te informacje, no to też mógłby zadziałać. Dlatego też chcemy, żeby coś się w tym zakresie zmieniło i żeby powstały pomoce dla rodziców, którzy będą w stanie temu dziecku pomóc już dużo, dużo wcześniej. Także rodzice też widzieli postęp, tak, widzieli sensowność, bo to, co my przez te 2 tygodnie programu pilotażowego, tyle trwał program, udało nam się uzyskać nie nawyk, ale świadomość, no bo nawyku nie wypracujemy, ale świadomość prawidłowego oddechu nosem, o czym informowali nas i rodzice, i nauczyciele, a także dyrektorzy placówek, do których weszłyśmy z programem.
bo nawet do tej pory, jak pojechałyśmy do Lubina, to pani dyrektor mówiła, że wchodzi do każdej grupy, pyta, czym oddychamy, dzieci mówią nosem, więc jest. Tak, ale myślę, że rodzice dostarczyli nam też innych cennych informacji, bo dostarczyli takich informacji, jak przebiega funkcja oddechu w nocy i wyszło nam ponad 30%, że dzieciaki źle oddychają, tak? To jest jedna rzecz, a ta świadomość, druga rzecz, to jest taka, że ta świadomość u rodziców pojawia się najczęściej w centrach ortodontycznych, w którym także pracujemy. No i rodzic wtedy wchodzi do gabinetu, bo trochę nie ma wyjścia, jest skierowany od ortodonty i dopiero budzi się, co ten oddech, jakie szkody przyniósł w momencie, kiedy musi sięgnąć, mówiąc wprost, po portfel, a wiadomo, jak gdyby, że leczenie ortodontyczne i leczenie logopedyczne w centrach ortodontycznych jest bardzo drogie. No właśnie, tutaj też poruszamy bardzo ważny aspekt tej edukacji i świadomości rodziców, bo bez nich ani rusz, więc cały ten projekt, rozumiem, też musi zakładać w sobie edukację przede wszystkim opiekunów, bo dzieci, które nie trenują także w domu, nie mogą mieć, czy nie możemy oczekiwać, że te prawidłowe nawyki sobie wytworzą, więc bardzo się cieszę, słysząc, że to wszystko idzie w świat. I jeszcze chciałam zapytać, bo tutaj wiem, na przykład ty, Macieju, masz córeczkę, czy na niej też trenujesz te wszystkie elementy uważności i czy czerpiesz z tego inspirację tutaj do całego programu? Ja mam może troszkę tą drogę ułatwioną z tego powodu, że sam robię te wszystkie rzeczy. I dlatego jakby nie mam problemu, bo jestem jakimś tam przykładem do naśladowania tylko i myślę, że ta droga jakby jest u mnie najlepsza, a mam z moich trójki dziewczyn, które mam, jedna ma ewidentnie jakieś tam problemy takie, które bym określił problemami związanymi z oddechem, więc no jej poświęcam ten czas i po prostu ją pilnuję na różne sposoby, czyli przez chociażby zaklejanie ust, jeżeli chodzi o spanie, a medytację wykorzystuję jako taki element oddziaływania na układ nerwowy, który jest trochę zrównoważeniem takiego pobudzenia nerwowego, żeby wprowadzić jakąś formę elastyczności, jeżeli chodzi o pracę właśnie z nerwem błędnym. Natomiast myślę, że możemy to dodać, że bardzo często dziewczynki Macieja uczestniczą w szkoleniach, więc bądź co bądź przeglądają się na te przepony i na pracę, więc było takie przysłowie, czym skorupka, Kasia, jak to szło dalej? Ten model nasiąknie, ten na starość, tak, ten na starość trąci, więc tatusia poobserwują w pracy, będzie wszystko dobrze. I też Dalaj Lama powiedział takie zdanie, już nie wiem, czy przytoczę je dokładnie, że jeśli byśmy nauczyli wszystkie dzieci medytować, to zakończylibyśmy wojnę na świecie. Tak, znamy to. Więc też nam się to bardzo podoba. Bardzo, bardzo cenne rzeczy tutaj robicie. Wspieram Was mocno. Pod tym filmikiem będzie link do Waszego programu. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć, to też na fundację można wpłacać darowizny. Trzymam kciuki. Niech to się rozwija pięknie i w ten sposób oddolnie zmieniamy po prostu świat na lepsze. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy.